Witajcie wszyscy. A to w kolejnym odcinku zagrajmy w modyfikację do Gothica i w tym odcinku będziemy kontynuowali naszą przygodę, jak tu przeważnie mawiam. Czy nie mieliśmy przypadkiem iść do niego? Flodnak. Okej. Okay. Chciałbym z tobą jeszcze raz porozmawiać. A niby o czym taki podstępny robal jak ty mógłby rozmawiać z jednym z bradami? Wiara w przyjaciół czasami przyćmiewa prawdę o nich. Ty, dlaczego to powiedziałeś, śmiertelniku? Ja też poznałem gorzki smak zdrady. Pierwszy raz dostrzegłem w tych słowach ziarnko prawdy. Może jednak źle cię osądziłem, śmiertelniku. Powiedz mi, dlaczego chcesz nam pomóc? Ja pragnę jedynie wolności. Twoje słowa są szczere, śmiertelna istoto. Wyczuwam w nich ból i cierpienie. Tyle ból. Kiedy Uriziel odszedł, nie mogłem w to uwierzyć. Posądziłem moich braci o kłamstwo i zdradę. Cóż za ironia. Ja posądziłem o zdradę tych, którzy przelewali krew w walce ze zdrajcą. Od tamtej chwili nie mogę bez odrazy spojrzeć na swoje odbicie. Słowa czasami ranią mocniej niż rozżarzona stal. Pomogłeś mi, śmiertelniku. Pomogłeś mi swoim milczeniem. Uszanowałeś mój ból i cierpienie. A teraz weź ten klejnot i odejdź. Muszę wiele przemyśleć. O, dostaliśmy nawet klejnot. Zło czai się wszędzie. Mroczne cienie spowijają każdego z nas. Coś mówiłeś? Bo nie dosłyszałem. Orzeł wylądował. Algidion powiedział... Aha, zapewne chodzi ci o tę ampułkę. Tylko nie rozbij tego specyfiku. Mikstura zawiera feromony samca ostrogo. Więc samica i Eline mogłyby... Może jednak oszczędź mi szczegółów. Dzięki za pomoc. Zdrada to boski bicz na ludzi ze słabą wolą i zbyt silną wiarą we własne możliwości. Pamiętaj, śmiertelniku, że ogień Innosa oczyszcza lepiej niż woda życia, a śmierć daje ukojenie każdej umęczonej duszy. Tak, niech ci będzie. On chyba naprawdę postradał rozum. Co ty tam bełkoczesz? Nic takiego. Niech Innos będzie z tobą, bo chyba przydać się to bardziej niż komuś innemu. Ale ten gadusz pod nosem bezimienny. Ale mu głośno nie powiesz. I to chyba mieliśmy wszystko do załatwienia. Jeszcze temu oddamy. Wróciłeś w jednym kawałku. I jak widzę, masz to, o co cię prosił. Skoro zabiłeś bestię, to musiałeś też posiąść wiedzę o dotyku Beliara. Tak, znam historię tego młota. Oto krew potwora. W końcu mam to, czego pragnie mój mistrz. Pomogłeś mi, więc nie zabiję ci, głupcze. Wystarczy mi świadomość twojej naiwności. Bywaj śmiertelna istoto. Być może, że jeszcze się spotkamy. Dam ci wtedy wybór. Ciekawe, jaką podążysz ścieżką. Potęgi czy słabości. Aha, kiedy już będziesz na powierzchni, to możesz mnie poszukać. Weź ten klucz. Być może w ten sposób wypełnisz swoje przeznaczenie. I pamiętaj, przyjacielu, że śmierć jest dopiero początkiem wędrówki. No okej. Okay. Czyli mogę porozmawiać z tobą? Odejdź w pokoju, śmiertelniku. No bo praktycznie to już chyba wszystko zrobiłem. Co było potrzeba? Mogę z tobą porozmawiać, Kenwood? Kenwood. Cześć. Udało mi się zdobyć zaufanie twoich pobratymców, wielki mistrzu. Czy teraz jestem godzien tego, abyś mnie wysłuchał? Każdy z kanałem zdradą złem może się spółkić.
pchał nosa. Swoimi czynami dowiodłeś, że się tu bardziej niż godzin wykupienia łaski nowe. Walcząc z Sildarem, dowiodłeś swego męstwa i pozostawiłeś chwał znaku ścieżce wojownika. Dostrzegając w szaleństwie dla Nata iskrę zrozumienia, wywołałeś burzę upłonień, która nam się trochę oczyściła jego wężową duszę. Pomagając Elinę dostrzec prawdę, na powrót przeżyciłeś jej radość życia. Postępując godnie i uczciwie, zjednałeś sobie przychylność pierwszego arcymaga. Szacunek Kama także zdobyłeś, choć metodę przemilczę. Przejrzałeś też niemocne zamiary Balajryta, ucznia samego Uriziela. Dzięki tobie czarny rytuał mający splugawić jedną z naszych relikwii zakończy się bardzo niespodziewanie dla sługusów Beliara. Jak już rzekłem, swoimi czynami udowodniłeś, że jesteś bardziej niż godzien, aby dostąpić zaszczytu poznania naszych tajemnic. Ale droga przed tobą jeszcze daleka. Zdołałeś przekonać moich pobratymców. Pamiętaj jednak, że ostateczne zdanie zawsze należy do mnie. To ja jestem wielkim mistrzem konsekracji. To ja jestem ostatnim płomieniem zagłady, który strawi pochłonie wszystkich nieprzyjaciół Pana Ognia. To ja jestem mieczem przeznaczenia, wykutym w ogniu wieczności. Od teraz będziesz wykonywał moje polecenie. Jednak najpierw musisz znaleźć wśród nas mistrza, który poprowadzi cię krętą ścieżką przeznaczenia, a także weźmie pełną odpowiedzialność za twoje czyny. Wróć do mnie, jak będziesz gotów, aby stawić czoła kolejnej próby. Niech ogień i nosa zawsze rozświetla tą drogę. No rusz się! Coś mu się głos chyba zmienił. No okej, okay, no mamy znaleźć mistrza. A w ogóle jeden chciał, żebyśmy to do niego poszli po tej całej sytuacji i miał nam złożyć ofertę nie do odrzucenia. Z tego co pamiętam, to też zrobimy. Szengar, no. 57, no. Co się będę... lepiej zapobiegać. Kenut polecił mi poszukać wśród was nauczyciela i przewodnika. Czy zaszczycisz mnie i zostaniesz moim mistrzem? To ja jestem zaszczycony twoim wyborem. Jak już rzekłem, kiedy uczeń jest gotowy, to pojawia się mistrz. Być może już nadszedł ten czas. Musisz jednak wiedzieć, że moja ścieżka jest ścieżką wojownika. Nie nauczy cię istoty magii. Nie posiądziesz też wiedzy zaklinacza kryształu. Mogę cię jednak nauczyć wiele o prawdziwej walce. Pokażę ci, jak możesz opanować emocje, zwiększyć swoją sprawność fizyczną i odporność. Wybieraj. Ale pamiętaj, że tylko raz możesz wybrać swego mistrza. Tak, się mi siebie. Bądź moim mistrzem. Taki jest mój wybór. Będzie tak, jak rzekłem. Od tej chwili łączna więź. Silniejsza niż życie czy śmierć. Dokonując tego wyboru, stałeś się jednym z nas. Pamiętaj jednak, że życie w naszej kongregacji to nieustający obowiązek i powinność wobec Nosa. Nigdy o tym nie zapomnę, mistrzu. Przyjmij więc ten miecz jako symbol twojego oddania i Nosowi i naszemu zakonowi. Przysięgam, że nigdy nie splamię tego ostrza krwią niewinnych. Przyrzekam też, że zawsze będę walczył z ogniem i nosa w sercu. Jesteś więc gotów, aby sprostać kolejnej próbie. Pójdź więc do Kenuda. Od teraz ty i ja stanowimy jeden. Weź ten amulet. To najcenniejszy skarb, jaki mogę ci podarować. Nigdy się z nim nie rozstawałem. Nigdy aż do teraz. Amulet. Łowcy orków.
Przemytniku pieczęci. Boże, teraz go to znaleźć. Bonus do siły. Ale w sensie, co to jest? No niby... Nie, to nie jest to. Dużo do siły, ochrona przed ogniem. Czemu nie mogę tego ubrać? Może muszę zrobić tak. No okej. Amulet. Aha, dobra. Przepraszam, ale się gubię. Nie wiem, czemu musiałem to wszystko zdjąć. No daje nam sporo do siły przed ogniem, przed magią, przed pociskami. Wow. Dostaliśmy niby jakąś tam broń od niego. Okej. Mamy punktów 155. No okej, przemilczę ten fakt. Zrobię sobie kolejny zapis. I co możesz mnie nauczyć? O. Niż 89. A to rezygnacja. No okej. Boże. Tak długo na to czekałem. Tak długo na to czekałem, żeby się nauczyć do takiego stopnia posługiwania się bronią dwuręczną. Dopiero w tym momencie jestem w stanie i wydałem na to 20... Nie, więcej, chyba 55 punktów. Kolejną zapiskę. Jesteśmy bardzo mocno wytrzymali. Żebym powiedział, przypakowani. Udało mi się znaleźć wśród pradawnych mistrza i przewodnika. Co teraz mam uczynić? Widzę, że wybrałeś drogę miecza. Pamiętaj jednak, że każdy miecz ma dwa ostrza. I że jednym z nich możesz starać się właśnie ty. A, no tak. Znowu troszeczkę z tym tabinkiem jest nie tak. Znowu. Skoro moi pogranicy obeszli cię najwyższym zaufaniem, to teraz nadeszła moja kolej na obarczenie cię próbą. Ale najpierw chciałbym wypróbować twoją wiedzą i istotę pojmowania zagadnień niekoniecznie oczywistych. Dobrze. Zadam ci teraz kilka pytań i w zależności od poprawności twojej odpowiedzi poddam cię kolejnej próbie. Tylko jedną próbę. Próbujemy. Jestem gotów na kolejne wyzwanie, wielki mistrzu. Dobrze, więc rozpocznijmy kolejną próbę. Przepraszam, ale muszę się skupić na tym, zapamiętać jakie było pytanie. Towarzyszył ci w każdej chwili twojego życia. Choć rzadko mnie rozprzejesz. Noc mnie zabija, ale ja nigdy się nie opuszczę. Jaka jest odpowiedź? Odpowiedź brzmi prawda. Niestety pomyliłeś się. Twoja próba dobiegła końca. Oh.
Fuck, naprawdę? To chyba inny to był cień, ale teraz po prostu pomina. Ej, Boże, Boże. Jest. Zadana. Jaka jest? Cień. Odpowiedź brzmi cień. Bardzo dobrze. I dotknąłem te słowa obie prawdy. Zadam ci więc kolejne pytanie. Boże, więcej. Jestem początkiem końca i końcem początku. Jestem długą i ostateczną prawdą. Długą i ostateczną prawdą. Nienawiść, oddechnie. Odpowiedź brzmi sen. Niestety pomyliłeś. Ej. Będzie mi tak po prostu próbować. Nie chce mi się kończyć odcinka i robić kolejne cięcia. Dobra. Zadam to no jaka. Cień. Odpowiedź bardzo dobrze. I nas podobnie natchnął twoje słowa prawdy. Cień, śmierć? Teraz zadam ci ostatnie pytanie. Kiedy się obudzę, wraz ze mną powracają twoje lęki. Otulam każdego, kto mnie odnajdzie. Jaka jest odpowiedź? Cień, śmierć odpada. Wspaniale. Dotrwałeś do końca drogi mądrości. Postawiłeś kolejny krok na drodze wiodącej ku ukrytej prawdzie. Nie, na kolejną próbę, no kurde. Możesz jednak chwilę odpocząć. No okej, okay, dziękuję, że mi pozwalasz iść do mojego mistrza. Ciekawe, co takiego chcę mi powiedzieć, ale pozwólcie, że się pomacham tym mieczem. Nareszcie, tyle czekać. Kurde. I tyle wygrać zresztą. Ta broń jest fajna i w ogóle dostałem fajne itemy. Zhengar. Kenus powiedział mi mistrzu, że masz mi coś ważnego do przekazania. Twoje kolejne wyzwanie znajduje się na powierzchni. Kenus da ci wkrótce pozwolenie na opuszczenie naszej świątyni. Jak już wiesz, nikt z nas nie może wyjść na powierzchnię. Taka jest wola Kenusa. I nawet jeżeli nie wszyscy się z tym zgadzają, to tak musi być. Posłuszeństwo i zaufanie najlepiej spaja. Po zdradzie Uryziela musimy być bardzo ostrożni. O co chcesz mnie prosić, mistrzu? Wiele wieków temu na powierzchni były organizowane walki gladiatorów. Najlepsi wojownicy z całej wyspy spotykali się na arenie wiecznego ognia. Miejsce to wciąż istnieje i z tego co wiem, wciąż są tam prowadzone walki. Przed wiekami wiele razy zwyciężałem na tej właśnie arenie. I jako jedyny nigdy nie pozbawiłem swojego przeciwnika życia. Arena sama nagradzała zwycięstwo pewnym potężnym artefaktem. Jest nim kryształ zwycięstwa, jednak dla mnie ma on znaczenie szczególne. Trudno ubrać uczucia w słowa, więc nie będę nawet próbował. Ten kryształ jest dla mnie bardzo ważny. Gdybym mógł, jeszcze raz stanąłbym do walki na arenie. Niestety nikt z nas nie może opuścić świątyni. Możesz być pewien, mistrzu, że odzyskasz ten kryształ. Stanę do walki na arenie i zdobędę to wspaniałe trofeum dla ciebie. Będę ci bardziej niż wdzięczny. Nie spodziewaj się jednak nagrody za swój czyn. Będzie to dla ciebie lekcja pokory, a dla mnie ostatecznie potwierdzenie słuszności podjętej wcześniej decyzji. Walcz z godnością i honorem wojownika. Przyjmij także ten kryształ. Na pewno zrobisz z niego dobry użytek. Okej, otrzymaliśmy. Kolejny kryształ otrzymujemy. Aż nie wiem, gdzie mam patrzeć.
Serce, zmniejszenie trolla, to nie. Aha, w sumie to może jest tam kryształ, który trzeba przerobić i wlać tam moc magiczną, ale z kolei nie mógłby otworzyć się ostatni ekwipunek, bo mi grę kaszuje, no i muszę nowo wszystko nagrywać i więcej sklejać, no. Co akurat nie jest za fajne. Zrobimy kolejny save. Kenwood. Jestem już gotów do kolejnej próby, wielki mistrzu. Dobrze, że najpierw porozmawiałeś ze swoim mistrzem. Nasze cele są zbieżne. Aby nie marnować bezcennego czasu, od razu przejdę do setna na ramię. Magowie wody z nowego obozu gromadzą ogromne zasoby magicznej rudy. Jestem niemalże pewien, że ich prawdziwy cel jest nieco odmienny od tego, co mówią głośno. Ale oni gromadzą rudę po to, aby wydostać się z kolonii. Zdaje się, że chcą przeprowadzić jakiś rytuał mający zniszczyć barierę. Obawiam się, że to nie jest prawdą. Każdy szanujący się mag musi zdawać sobie sprawę z tego, że żaden rytuał nie zdoła zniszczyć tak potężnej bariery. A przynajmniej do czasu, kiedy nie zostanie zniszczone jej źródło. Ale o tym porozmawiamy później. A jakiś ukryty cel niby w tym momencie. Twoim zadaniem będzie zgłębić tę tajemnicę. Musisz jednak poprzeć tę wiedzą niepodważalnymi dowodami. Ale dlaczego tak bardzo chcesz, wielki mistrzu, poznać tajemnicę magów wody? Ponieważ nieudany eksperyment z taką ogromną ilością rudy może wywołać prawdziwą lawinę nieszczęść. Jak ognisty deszcz. Obszarowe. Niekontrolowana eksplozja tak ogromnego kopca rudy połączona z artyleracją mocy bariery może wywołać magiczną burzę, która jest tysiąckroć bardziej destrukcyjna niż ognisty deszcz. Tak, wielki mistrzu. Chcę się upewnić, że magowie wody wiedzą, co do czynienia. Jeżeli tak nie jest, to przeprowadzimy mały sabotaż, aby przeciwdziałać katastrofie. Ruszaj więc. Strażnik portalny pozwoli ci przejść. Czekają na ciebie jeszcze dwie próby, a nieprzyjaciel wciąż rośnie w siłę. Tylko 7 dni mamy do zrobienia tego. Więc znowu tak częściowo ten dubbing wywala. Na szczęście chyba tam mamy teleport do magu wody. Jak od razu wrócimy na powierzchnię, to możemy się tylko przeteleportować i od razu tam pójść. A czy nie możemy po prostu tego przekręcić? Nie możemy. Dobra. Który to był ten klucz? Pamiętasz, że się przemienił smoka, czyli musiał być magiem. Jak był magiem, to chyba ten po lewej stronie, który nam opowiadał o tym wszystkim. Ale czy jesteś tutaj? Jesteś, chodź tutaj. No, przestań czytać. Odejdź w pokoju. Zejdź mi z drogi! Wiecie co, ja wolę jeszcze przed zakończeniem odcinka otworzyć sobie te przejścia. Czemu by nie? No kurde, no. Jak są wyjść? Tego nie wiem. Przekręcić nie mogę, z żadnym z tamtych nie mogę porozmawiać, a zostało ich jeszcze chyba tutaj 3 czy 2. Szengar? Siła i... T-
Ty mnie możesz co najwyżej nauczyć tego, pan? Tylko pan... Ej, no no, bo ja chciałem sobie tak wyjść i wykonać tą misję. No, bez przesady, no. Jak się zdenerwuję, to tylko raz. Nie wiem, może tutaj mogę przekręcić. Kurde, nie skocz mi aż tak. Dobra. No to to byłoby już na tyle. Tylko wejść tam. Ej, tam ktoś jest. To ja może jeszcze zrobię zapiskę. Albo nie. W tym odcinku to już skończę i zapraszam was do kolejnych odcinków Zagrajmy w Gothic Modyfikacje. Widzimy się w następnych odcinkach.